Tam nadajemy. Skarbin. Dzisiaj na wozie. W kolejnym zabytku. .2477 Volvo 147/4. Chłodno zrobiło. Dzisiaj Volviakiem, jedyny trzygubowy Volvo, który jeździ na codziennych brygadach i ma swoich jak gdyby kierowców stałych. Reszta Volvo to jeździ na dodatkach. Dzisiaj krótko, będę tu się rozwijał. Trzeba się testów uczyć na chodzi kwalifikowaną pierwszą pomoc, certyfikacja w straży co 3 lata, trzeba zdawać egzamin, to się mówi, z medyka. Ja taki w piątek mam, trzeba sobie testy powtarzać, korzystać z okazji. Na pętli, ale będzie już ostatni taki mój egzamin w straży. I co jeszcze ciekawego? No, wóz w miarę, oby tak było do końca jak teraz. Trochę mułowaty przy ruszaniu, ale to wiadomo, Volvo. Ale zadbany, naprawdę zadbany. Bo nawet te plastiki tak nie latają jak wreszcie Volviaków. Naprawdę jest wóz zadbany. Czysto różnych tam jakichś pierdów, skrytek, także. Także fajnie jeszcze jakby światła mijania istniały w tych Volviakach, bo jadąc tutaj przez Wiślińską, przez las, to jest naprawdę, trzeba uważać. Jak jest możliwość, włącza się długie, ale mówię, one świecą bardziej, nie wiem, 3 metry przed autobusu niż tam gdzieś dalej. Więc to jest porażka, no ale to jeszcze troszkę. A w październiku wolne. Urlop cały miesiąc, także nie pojeżdżę sobie przez październik, ale mam nadzieję, że jak wrócę, to już w listopadzie już tych staroci nie będzie, mam nadzieję. Nowe już widziałem ponumerowane w części, w większości. Krótkie i tam już długie też już, to 272 już widziałem. Też mana. Więc chyba tam raz, dwa im się to jakoś uda do początku października zrobić, żeby te wozy wyjechały. Remont tej stacji pewnie z miesiąc, półtora, no to może się jeszcze załapie na jakiś zabytek, ale zobaczymy. Dobra, nie ma co się rozczulać, Volvo jak to Volvo. Te ze wskaźników tu działa tylko prędkościomierz i obrotomierz. Także, no ale też tam lubię schyłek tych wozów w Gdyni. Dobra, nie ma co, chyba trzeba się tam dalej swoje nauki, że tak powiem, pobierać z KPP. Ale nie ma tak w straży pożarnej lekko, trzeba się cały czas uczyć i powtarzać sobie, jak w szkole prawie. Ale to mówię, już nie dużo zostało. Będzie można na emeryturę uciec wcześniejszą. Zobaczymy. Dobra, na razie. O, widzicie? Takie ładne zegary. Piękne. Dobra. Jak na 1 300 000 to naprawdę nieźle. Na razie.